Regulacja układu rozrodczego zwierząt oraz fizjologia układu mięśniowego człowieka to główne tematy 11. konferencji adeptów fizjologii, która po raz pierwszy odbyła się w Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Misją tej cyklicznie organizowanej konferencji jest stworzenie forum dla młodych adeptów fizjologii, dla młodych pracowników nauki, w ramach którego będą mogli prezentować swoje dokonania, swoje pomysły, będą mogli się spotkać, integrować. Mamy zarówno wystąpienia naukowe, jak i edukacyjne, dydaktyczne, więc jest to takie wydarzenie, które ma na celu zjednoczyć środowisko młodych naukowców po to, żeby zawierali współpracę i mogli razem prowadzić badania naukowe. Uczestnicy konferencji prezentowali swoje badawcze dokonania w sesji naukowej, ustnej oraz plakatowej. Swoje badania wykonuję w Krakowie, konkretnie w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest to opracowanie fizjologii i toksykologii rozrodu, a zajmuję się badaniami prowadzonymi na łożysku ludzkim. Z wrażeń moich kolegów starszych słyszałam o tej konferencji bardzo wiele pozytywnych słów, stąd bardzo chciałam w niej uczestniczyć i w tym roku się to udało. Podczas konferencji miałam okazję wziąć udział w wielu wspaniałych wykładach, wysłuchać wspaniałych prelegentów i przede wszystkim zapoznać się z szeroką gamą różnych metod, które są stosowane w właśnie dziedzinie fizjologii. Miałem przyjemność zaprezentować plakat dotyczący wyników badań odnośnie metodologii diagnostyki maksymalnego zużycia tlenu. To jest taki kompleksowy wskaźnik wydolności tlenowej organizmu stosowany w diagnostyce kardiologicznej, a także w sporcie wyczynowym. Jestem bardzo zachwycony tutaj poziomem, szczególnie taką szczegółowością, jaką daje możliwość zastosowania metod używanych przez biologię molekularną. Tutaj te badania kompleksowe, właściwie takie podstawowe, wyjaśniają wiele aspektów pracy organizmu człowieka czy pracy organizmu zwierzęcia, także dają możliwości aplikacji tego w badaniach stosowanych. Wszyscy profesorowie, członkowie komitetu naukowego, członkowie komisji oceniających bardzo mocno podkreślali, że poziom jest niezmiernie wysoki. No, życzyłabym sobie, żeby na wszystkich konferencjach poziom był naprawdę taki wysoki. Szkoda, że tych nagród jest ograniczona liczba, bo po prostu zdecydowanie więcej uczestników zasługuje na te nagrody. No, z tym się trzeba pogodzić. Takie są zasady, takie kryteria, że się nagra, wybiera. Ten wybór jest na pewno trudny, będzie trudny dla komisji. No i ci wskazani przez komisję zostaną nagrodzeni, wyróżnieni. Młodzi adepci fizjologii byli pod wrażeniem merytorycznej i organizacyjnej strony konferencji, ale także zachwycali się Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz krotowskim kampusem. Jestem zachwycony tutaj całym kompleksem, całą okolicą kampusu uniwersyteckiego, także myślę, że można zachęcić studentów do studiowania w tym miejscu. Mam nawet znajomych, wczoraj kolega się bronił właściwie na wydziale lekarskim, także też z nim rozmawiałem i polecał mi miejsce, które warto odwiedzić, także miałem okazję tutaj ten piękny kompleks zwiedzić.